Wizerunek ufologii jako nowej gałęzi nauki lub jedynie gigantycznego ogólnoświatowego archiwum, w którym od ponad pół wieku gromadzone są raporty o różnych zjawiskach wymykających się powszechnie ustanym standardom wiedzy, nie zmienia jej jednej zasadniczej cechy – ciągłej ewolucji, jak jej podlega. Z pozoru nie ma w tym nic dziwnego. Kolejne zdarzenia odsłaniają fakty, które po przekroczeniu pewnego poziomu ilościowego mogą być poddawane wstępnej ocenie oraz weryfikacji. Przyrost wiedzy o każdym zjawisku nieuchronnie prowadzi zaś do powstawania nowych hipotez i spekulowania pod kątem ich trafności. Pojawia się jednak pytanie, na ile informacje o UFO są efektem pracy niezależnych ufologów, a na ile sprytnie spreparowanym materiałem dezinformacyjnym, który rządy celowo przekazują badaczom. Czy coraz liczniejsze informacje z tak zwanych dobrze poinformowanych kręgów wojskowo-rządowych opisujące UFO stanowią faktycznie przecieki, czy może celową dezinformację? Jednym ze zjawisk, z którym bardzo często stykają się badacze ufologii, jest dezinformacja. Według definicji encyklopedycznej, dezinformacja to celowe przekazanie fałszywej informacji, wprowadzającej w błąd odbiorcę. Pod tę definicję można jednak podciągnąć również takie działania jak np. ukrywanie pewnych informacji, wykradanie zebranych materiałów i inne czynności mające na celu uniemożliwienie zainteresowanej osobie dojście do prawdy w danej sprawie. Często stosowaną techniką dezinformacji jest mieszanie części prawdy z kłamstwami lub fałszywymi wnioskami, bądź też przedstawiania częściowej prawdy jako całej prawdy na dany temat. Paranormalium. Portal zjawisk paranormalnych. Do dezinformacji badaczy zjawisk paranormalnych dochodzi najczęściej w Stanach Zjednoczonych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, według niektórych graniczące z pewnością, że rząd amerykański przeniknął w głąb co najmniej jednej organizacji badawczej, NICAP, co miało miejsce w latach 50. Prawdopodobnie zinfiltrował również inne organizacje badawcze. Liczne przypadki dezinformacji możemy zaobserwować m.in. w sprawach takich jak upadek obiektu Roswell, czy słynna obserwacja dokonana przez Kenneta Arnolda. Z dezinformacją ufologów mamy do czynienia również w Polsce, choć niewątpliwie zjawisko to występuje w mniejszej skali niż ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Niestety, często swoje robią również sami badacze. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu badacze tacy jak Lucjan Znicz-Sawicki czy Arnold Mostowicz w możliwie największym stopniu przykładali się do swojej pracy, próbując wyjaśnić pochodzenie zjawiska UFO w oparciu o fakty naukowe. Dziś, niestety, wielu badaczy i grup badawczych goni za tanią sensacją, często uciekając się wręcz do oszukiwania czy naginania faktów, czego efektem jest wprowadzenie w błąd tej części społeczeństwa, która interesuje się zjawiskami paranormalnymi. Prawdopodobnie najwcześniejszy przypadek dezinformacji w ufologii w Polsce miał miejsce w styczniu 1959 roku. 21 stycznia około godziny 6 rano w okolicach Gdyni do Bałtyku wpadł potężny bolid. Zaobserwowało go kilku pracowników gdyńskiego portu. Niedługo potem, 23 stycznia, do redakcji Wieczoru Wybrzeża zadzwoniło dwóch świadków. Powiedzieli, że około godziny 6 rano zaobserwowali nadlatujący nad miasto od północnego zachodu duży talerz koloru pomarańczowego o różowych brzegach. Obiekt na kilkanaście sekund zawisł nad miastem. Wkrótce potem przedmiot wpadł do wody. Sprawa przez kilkadziesiąt lat obrosła legendą i dziś większości z nas jest znana jako katastrofa UFO w Gdyni, zaś polscy ufolodzy przez długi czas wierzyli, że do Bałtyku wpadł niezidentyfikowany obiekt latający z kosmitami na pokładzie. Nie będę tu opisywał wszystkich relacji i paranormalnych teorii dotyczących tego wydarzenia. Zresztą, jak się za chwilę przekonacie,
Jest to zupełnie niepotrzebne. Wiele przesłanek przemawiało za autentycznością całej sprawy. Byli świadkowie, artykuły w prasie, wywiady itd. Sprawa wydawała się być wiarygodna, ale do czasu. Dokładnie do roku 2002, kiedy to zaczął się jej przyglądać bardziej szczegółowo badacz Robert Leśniakiewicz. Pojawiła się hipoteza, że 21 stycznia 1959 roku do basenu portowego nr 4 w Gdyni wpadł nie pojazd UFO, a zwykły meteoroid. Tłumaczyłoby to, dlaczego na miejscu nie znaleziono żadnych szczątków metalowego gościa. Pracujący wówczas w porcie docker najpierw zauważył na niebie czerwony punkt, a po chwili jasny błysk światła w kształcie stożka, mający jakieś 1,5 metra średnicy i 4 metry długości. Upadkowi obiektu do wody towarzyszył głośny huk. Nurkowie wysłani do przeszukania basenu portowego nie znaleźli nic, co sugeruje, że meteoryt dość mocno wbił się w dno. Ponieważ nic nie znaleziono, nie ma stuprocentowej pewności, że był to meteoryt. Wskazują na to jednak okoliczności zdarzenia. Według relacji świadka obiekt świecił jeszcze pod wodą. Mógł to więc być meteoryt żelazny. Ponieważ jednak meteorytu nie odnaleziono, powstała kolejna teoria. Otóż kształt stożka lub walca sugeruje, że mamy tu do czynienia z obiektem sztucznym, wytworzonym przez człowieka. Możliwość taką zasugerował w 2005 roku ukraiński ufolog Anton Anfałow. Według niego obiektem tym mógł być wrak amerykańskiego satelity SCORE. Według amerykańskich wykazów orbita, na jakiej umieszczono SCORE, dawała czas jego istnienia około 2-3 tygodni. Ponieważ satelita ten był ostatnim krzykiem techniki roku 1958, zawierał on informacje, które dla niejednego wywiadu stanowiły nie lada gratkę. Biorąc pod uwagę krótki czas istnienia tego satelity i to, że był to satelita globalny, a więc okrążał on całą Ziemię, jest bardzo prawdopodobne, że to on był obiektem, który upadł w 1959 roku do gdyńskiego basenu portowego. Robert Leśniakiewicz wysnuł hipotezę, że ponieważ tuż po starzeniu rozpoczęła się gra wywiadów prowadzona nad głowami Polaków, należało całą sprawę zamaskować. Puszczono wówczas w obieg legendę o UFO, a niektóre jej elementy wzmocniono o podłożenie jakichś zwłok, potem puszczono w obieg plotkę o kosmicie znalezionym na plaży itd., itd. Sprawa obiektu z Gdyni pod wieloma względami przypomina sprawę Roswell. Tam również tajemniczemu wydarzeniu towarzyszyła masa plotek oraz sztucznie wytworzony szum medialny. Ktoś coś widział, ktoś powiedział, ktoś powtórzył. Tak powstała legenda, którą od czasu do czasu przywracają do życia różni tzw. ufolodzy. Legenda obiektu z Gdyni pokutuje do dziś dnia, a w internecie krążą rzekome zdjęcia opadającego obiektu. W rzeczywistości zdjęcia te, pochodzące z archiwum Kazimierza Bzowskiego, przedstawiają niezidentyfikowany obiekt latający, tyle że przelatujący nad warszawskim Brudnem. Innymi przypadkami dezinformacji są incydenty, w które wmieszane jest wojsko. W Polsce najgłośniejszymi tego typu wydarzeniami były obserwacja eskadry niezidentyfikowanych świateł nad poligonem w Nadarzycach w październiku 1994 roku oraz obserwacja upadku nieznanego pojazdu powietrznego przez pluton wojskowy w Węgorzewie 15 marca 1997 roku. Oczywiście istniały również inne przypadki, takie jak obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających przez pilotów. Zwykle, o ile takie zdarzenie zostanie nagłośnione, powstaje wokół niego szum informacyjny, wywoływany głównie przez dziennikarzy i prasę, a współcześnie coraz częściej również przez ufologów, czy też osoby za ufologów się uważające. Zwykle w takich sprawach wojsko nabiera wody w usta i w rozmowach oficjalnych wszystkiemu zaprzecza. Jakichkolwiek informacji dowiedzieć się można jedynie od oficerów przebywających na emeryturze. Nie obowiązuje ich już obowiązek zachowania tajemnicy. Po jakimś czasie często okazuje się, że obserwowany obiekt wcale nie musiał być pochodzenia pozaziemskiego i że tak naprawdę było to jakieś nowe urządzenie testowane przez armię. Wątpliwości i nieścisłości zgłaszane przez ufologów z Polski i zagranicy spowodowały, że wiele osób zaczęło podejrzewać Fundację Nautilus o szerzenie dezinformacji. Często do dezinformacji przyczyniają się, niestety, sami badacze, czy też, nazwijmy ich w ten sposób, ludzie uważający się za badaczy. Bo jakim prawem osoba wprowadzająca społeczeństwo w błąd, naginająca fakty i szukająca li tylko rozgłosu,
może się uważać za badacza. Miast badaczem osoba taka powinna nazywać siebie raczej powieściopisarzem. Sami powieściopisarze to jednak mały pan Pikuś. O wiele więcej zamętu sieją niektóre, szukające taniej sensacji, grupy badawcze. Koronnym wręcz przykładem takiej taniej sensacji wytworzonej przez organizację badawczą jest sprawa UFO ze Zdanów, której rozgłos zapewniła Fundacja Nautilus. Sprawa ta lansowana była na stronie Nautilusa przez długie miesiące, mimo iż liczni ufolodzy, zarówno w kraju, jak i za granicą, wytykali liczne nieścisłości, niedomówienia i inne elementy poddające w wątpliwość autentyczność całego zdarzenia. Fundacja Nautilus była jednak głucha na głosy ufologów i z uporem maniaka w dalszym ciągu głosiła jedynie słuszną wersję wydarzeń. Przyjrzyjmy się bliżej sprawie obiektu ze Zdanów. Pierwsze podejrzenia budzi już fakt, że FN zajęło się sprawą Zdanów wkrótce po opublikowaniu kilku artykułów na ten temat przez dziennik Fakt w okresie od grudnia 2005 do stycznia 2006 roku. 20 grudnia 2005 roku. Pierwsza wzmianka o nalocie kosmitów na Zdany. 12 stycznia 2006 roku. Opis obserwacji pojazdu UFO wypuszczającego wiązkę laserową w kierunku przewodów wysokiego napięcia, co powoduje zanik prądu w Zdanach. Publikacja najlepszego na świecie zdjęcia UFO dostarczonego redakcji przez rzekomego świadka zdarzenia Macieja Talachę. 25 stycznia 2006 roku. Mrożąca krew w żyłach, relacja ze Zdanów. Mieszkańcy chodzą po wsi z pochodniami i siekierami. Na drzewach i słupach rozwieszają listy gończe za UFO. 23 lutego 2006 roku. Opis wzięcia do statku UFO Piotra Sawickiego. Publikacja pierwszego na świecie zdjęcia wnętrza pojazdu UFO. Jak nie trudno się domyślić, artykuły w Fakcie zdobyły ogromny rozgłos. Tym bardziej FN postanowiło zająć się sprawą. Efektem tego była cała seria artykułów na stronie FN, poświęconych obiektowi ze Zdanów. Zaprezentowano w nich najlepsze zdjęcia UFO na świecie, przy czym wszystkie zdjęcia zostały wykonane z jednego miejsca i jednego kierunku. A gdy się przyjrzeć bliżej, okazuje się, że pokazywane w kolejnych artykułach nowe zdjęcia to w istocie jedne i te same fotografie, tylko inaczej skadrowane. Ale nie jest to jedyny element budzący zastrzeżenia badaczy. To, że zdjęcia są wykonane w jednym kierunku, w sposób oczywisty przeczy relacji świadka, który twierdzi, że osoba fotografująca biegała za aparatem przemieszczającym się nad polami. Jeden ze świadków podaje dwie różne wersje zdarzeń. Inną dla Faktu, inną dla Nautilusa. Na dodatek wersja dla Nautilusa zawiera masę sprzeczności. Brak innych świadków zdarzenia w sytuacji, gdy manewry UFO nad polami tuż przy drodze międzynarodowej miały trwać co najmniej 10 minut, a wedle pamięci świadka nawet do 30 minut, wydaje się mało wiarygodne, aby w tym czasie nie przejechał choćby jeden samochód. Drugi ze świadków, równocześnie autor zdjęć, który opisał dla Faktu wzięcie przez UFO, nie chce się ujawnić. Badanie mające na celu sprawdzenie sugestii, że UFO ze Zdanów było tylko dwiema sklejonymi miskami, nie zostało przeprowadzone przez niezależną instytucję, ale przez badaczy związanych z Nautilusem, którzy nie mieli żadnej motywacji, aby udowodnić prawdziwość hipotezy dwóch misek. Ufolodzy z rosyjskiej grupy badawczej Necton przeprowadzili własny eksperyment z rzucaniem sklejonymi miskami. Efekt był podobny do tego, jaki uzyskano na zdjęciach ze Zdanów. Niestety sprawa Zdanów nie jest jedynym przypadkiem powodującym, iż Fundacja Nautilus przez wielu jest posądzana o szerzenie dezinformacji. Mniej więcej w tym samym czasie na łamach ich strony internetowej pojawiło się kilka artykułów pokazujących odbicia obiektów UFO na karoserii samochodów. Zauważyłem też co najmniej jeden przypadek naginania faktów w artykule tłumaczonym z języka obcego. Gdzieś w połowie roku 2006 na stronie Nautilusa ukazał się tekst opisujący obserwację cylindrowatego obiektu latającego nad Chicago w USA. W artykule można było przeczytać, że obserwacji dokonało ponad 150 osób. Gdy jednak zajrzałem do tekstu źródłowego, nazwa źródła była umieszczona pod artykułem, okazało się, że świadków było zaledwie 15. Doszło więc do ewidentnego nagięcia faktów. Trudno uwierzyć, żeby osoba znająca język angielski myliła 15 z 150.
W internecie wielu ludzi uważających się za ufologów czy profesjonalnych badaczy szerzy dezinformacje, robiąc to celowo, na przykład poprzez wymyślenie relacji czy wybiórcze podawanie faktów, lub nieświadomie, uznając za pewnik i powtarzając to, co napisali ci wcześniej wymienieni. Niestety, internet i towarzysząca mu anonimowość pozwalają każdemu człowiekowi na świecie zamieścić w nim takie treści, jakie tylko chce, częstokroć niesprawdzone, a niejednokrotnie wręcz zmyślone. Dlatego też, zgłębiając swoją wiedzę na temat zjawisk paranormalnych, musimy być przygotowani na to, że niektóre osoby, grupy badawcze czy też publikacje o tematyce ufologicznej i paranormalnej tak naprawdę nie są tym, czym wydają się być. Poszukując informacji na tematy paranormalne, nie bierzmy za pewnik wszystkiego, co podadzą nam pod nos. Sugerowanie, że rząd USA wie więcej o UFO, a nawet o obcych istotach, jest wciąż w modzie. Choć to jedynie spekulacja, nie oznacza to wcale, że Amerykanie nie odegrali żadnej roli w historii tego zjawiska. Istnieje wiele dowodów na to, że oficjalnie lub też nieoficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych interesował się zjawiskiem UFO i aktywnie zajmował się jego promocją. W czasie projektu Blue Book rząd USA mógł jedynie potwierdzić, że interesuje się tym zjawiskiem. W końcu przecież tylko władze mogły udzielić na tym polu jakiejkolwiek jasnej odpowiedzi. Mimo wszystko, gdzieś poza oficjalnymi śledztwami w sprawie latających spotków, podejmowano także próby kontaktu. Lecz, co ciekawe, nie z pozaziemską inteligencją, lecz społecznością badaczy oraz innych osób związanych z UFO. Jedną z pierwszych osób, która ostrzegała przed możliwym niejawnym zaangażowaniem rządowym w sprawy ufologii, był Jacques Vallée, którego od razu oskarżono o rozsiewanie dezinformacji i pracę dla CIA. George Adamski, prekursor zjawiska UFO kontaktowców, wyznał za życia, że jego kariera jako ziemskiego ambasadora kosmicznych braci zaczęła się dzięki wstawiennictwu czterech naukowców pracujących dla rządu amerykańskiego. Pracowali oni dla Laboratorium Marynarki Wojennej w Point Loma, niedaleko San Diego, oraz podobnej placówki zlokalizowanej niedaleko Pasadeny. Szczególnym zainteresowaniem obdarzali oni zdjęcia przedstawiające latające pojazdy pozaziemian. Zatem kiedy Adamski zaczął swą karierę wygłaszając odczyty, miał ich poparcie. Z kolei osoby takie jak Bill Cooper czy John Lear, którzy walczą o uwagę każdego badacza twierdząc, że są w posiadaniu ostatecznych prawd odnoszących się do zjawiska UFO, zawsze byli blisko związani z wojskowymi agencjami. Powstaje zatem pytanie, czy wielu informatorów pracujących dla rządu postanowiło ujawnić swe opowieści, aby spłacić dług wobec społeczeństwa, czy też może skutecznie rozsiewają oni dezinformację, nadal pożądaną i skuteczną. Jacques Vallée optuje za drugim rozwiązaniem. Jak mówi, informacje, które ujawniają, są za każdym razem identyfikowane jako kłamstwa lub mistyfikacje, co jest ich zadaniem. W wyniku tego wprowadzają oni na grunt zjawiska niezwykły stan chaosu, który jest jednym z pożądanych przez rząd amerykański elementów. Jednak w jaki sposób skruszonym informatorom, którzy przekazują ludziom swe opowieści o UFO, ich planach wobec Ziemi i związku z rządami mocarstw, m.in. za pośrednictwem projektu Camelot, udaje się raz za razem przekonywać ludzi do swych twierdzeń. Wielu badaczy jest bardzo naiwnych, wskazuje Vallée. Nie są oni zaznajomieni również z metodologią rozsiewania dezinformacji. Jedna z tych technik została ujawniona przez wysokiego funkcjonariusza KGB, Olega Gordiewskiego. Jak mówił, KGB promowała historię o AIDS, które wydostało się z jednego z wojskowych laboratoriów w USA, która stała się potem żywotną teorią odnośnie tej choroby, jak i podstawą wielu teorii konspiracyjnych. Historia ta do dziś jest jedną z najpopularniejszych alternatywnych teorii pochodzenia AIDS, mimo upływu wielu lat. Rządowa postawa odnośnie UFO była w głównej mierze wynikiem wniosków, do jakich w 1953 roku doszedł tzw. panel Robertsona, uznający, że należy monitorować dwie największe wówczas grupy zajmujące się badaniem tego fenomenu: APRO,
Aerial Phenomena Research Organization oraz CSI, Civilian Saucer Intelligence. Tylko dlaczego? Powodem był potencjalny duży wpływ, jaki mogą one mieć na poglądy społeczeństwa, jeśli obiekty UFO będą widywane coraz częściej. W latach 60. powstał NICAP, National Investigations Committee on Aerial Phenomena, czyli Krajowy Komitet Badań nad Zjawiskami Powietrznymi, o którym powiedzieć można, że nie trudno domyśleć się, że działał dzięki CIA. Powróćmy jednak do APRO. Roger Harkins, dziennikarz Boulder Daily Camera, chciał dowiedzieć się, czy rząd amerykański rzeczywiście cenzuruje historie dotyczące spotkań z UFO. Tak zaczęła się ciekawa historia. Gdy oddział agencji AP z Denver poprosił go o napisanie artykułu na temat zbliżającego się wykładu o UFO, ten wyjaśnił związki, jakie mogą łączyć zjawisko i rządowe agencje. Ale to Jim Lorenzen, prezydent APRO, dał Harkinsowi poważne podstawy, aby tak uważać. Według dziennikarza jego artykuł powinien zostać zablokowany na prośbę CIA, pod którego ciężarem ugiąć miała się agencja Associated Press. Wręczył on artykuł i zgodnie ze swoimi oczekiwaniami nie doczekał się nigdy jego publikacji. Przypadek ten był doskonałym dowodem na to, że materiały o UFO były monitorowane i często niedopuszczane do druku. Od tego czasu również zaczęto uważać, że CIA, jak i inne agencje, starają się o wprowadzenie swych funkcjonariuszy do mediów, których zadaniem miało być wywieranie nacisku na wycofywanie pewnych wiadomości, albo też ich cenzura. W przypadku historii, które już się ukazały, ich rola sprowadzała się z kolei do nadawania im odpowiedniego toku. Gdy wiele lat później belgijski rząd zorganizował konferencję poświęconą zjawisku UFO, związaną z tzw. falą obserwacji czarnych trójkątów, amerykańskie media milczały na ten temat. Podczas badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Colorado, psycholog David Sanders doszedł do wniosków, że CIA czai się niemal wszędzie. Jak mówił, agencja wspierała Edwarda Condona, kierownika Komitetu Badań nad UFO, który w głównej mierze odpowiadał za negatywną rządową postawę w kierunku zjawiska. Kiedy Sanders starał się publicznie oświadczyć, że dla komitetu wygodniejsze było dyskredytowanie świadków obserwacji UFO aniżeli samego zjawiska, został on natychmiastowo zwolniony z pracy za niesubordynację. NICAP został założony przez eksperta od kosmosu T. Townsenda Browna w 1956 roku. Brown był znanym naukowcem zajmującym się kwestią wolnej energii, który uważał, że dzięki UFO możemy nauczyć się kilku rzeczy. Intencją NICAP było to, aby podejść do kwestii UFO bardziej poważnie. Oficjalne dokumenty organizacji wymieniają jej dwóch związanych z CIA pracowników. Mimo to w latach 50. profil agencji był zupełnie inny niż w następnych dekadach. Dla członków społeczeństwa była to szanowana organizacja. Nicholas de Rockford, członek Wydziału do Spraw Wojny Psychologicznej w CIA, został wiceprezydentem NICAP pod koniec 1956 roku. Równie wysokie miejsce zajął tam Bernard J. O. Carvalho. W 1957 roku wydarzyła się inna ważna sprawa. Roscoe Hillenkoetter, pierwszy dyrektor Central Intelligence 1947-51, został wybrany członkiem Rady Organizacji Ufologicznej. Hillenkoetter oświadczył nawet, że prawda o UFO musi zostać ujawniona, niezależnie od tego, w jaki sposób. Jeszcze w tym samym roku podobną nominację otrzymał Joseph Bryan III, założyciel i kierownik oddziału do spraw wojny psychologicznej w CIA. Był to człowiek zdolny do zasiania wątpliwości w umyśle każdego człowieka w wyniku nieskończonych gier i prowokacji. Plan założyciela NICAP-u i jego chwalebne idee zostały wkrótce szybko wyparte. Już po 4 miesiącach działania musiał on zaprowadzić znaczne zmiany w swej organizacji. W przeciwnym wypadku musiałby ustąpić. Środki finansowe na działanie organizacji były zbyt ważne, jednak jej działalność wydawała się być zbyt radykalna. Wizja wyboru między bankructwem a reorganizacją spowodowała, że Rada wymusiła rezygnację Browna. Fotel po nim objął Donald Kehoe. W
W 1969 roku Kehoe został poproszony o ustąpienie ze stanowiska, zaś jego miejsce zajął specjalista od wojny psychologicznej Joseph Bryan, który doskonale wiedział, jak grać z mediami oraz skutecznie je wykorzystywać. Razem z reporterem magazynu Time, Charlesem J. V. Murphym, udał się on w podróż po Europie, co ułatwiło mu kontakt z wieloma znanymi publicystami i uczestnikami życia publicznego. NIKAP jednak po raz kolejny popadł w kłopoty finansowe za rządów kolejnego z kierowników, Johna L. Acufa. Powodem były malwersacje finansowe z jego strony, które wraz z odkryciem jego zaangażowania w szeregach amerykańskiej partii nazistowskiej spowodowały jego rezygnację. Następcą Acufa został Alan N. Hall, także były funkcjonariusz CIA. Wróćmy jednak do przeszłości. W 1961 roku, gdy NIKAP-owi przewodził Kehoe, była to największa z organizacji ufologicznych. Również w tym okresie rozegrała się historia z uprowadzeniem Hillów. Ponieważ jej bohaterka, Betty Hill, natknęła się w lokalnej bibliotece na książkę Kehoe, postanowiła do niego napisać. W tym okresie organizacja otrzymywała ponad 100 listów dziennie, około 40 tysięcy rocznie i co ciekawe, ale i niezwykłe, historia rzekomo uprowadzonej kobiety szybko zwróciła uwagę samego dyrektora. Kilka dni po zapoznaniu się z nią, Kehoe jadł lunch z Robertem Hoffmanem oraz C.D. Jacksonem, byłym doradcą prezydenta Eisenhowera do spraw strategii podczas zimnej wojny. Hoffman i Jackson powiedzieli wówczas, że pracują nad artykułem omawiającym rzekome pozaziemskie kontakty wielu osób, w tym Nikoli Tesli i Marconiego. Kehoe wspomniał wtedy o liście, jaki otrzymał od Hillów. Już w miesiąc po rzekomej abdukcji Walter Webb z NIKAP-u odwiedził małżeństwo. Wkrótce potem o wywiad z nimi poprosili Hoffman i Jackson. Trwał on w sumie 12 godzin i właśnie w tym czasie obaj mężczyźni doszli do wniosku, że Hillowie w czasie swego doświadczenia zgubili kilka chwil. Zaproponowali następnie, aby w celu ich odzyskania małżonkowie poddali się hipnozie. W ten sposób w ciągu połowy doby dwaj dżentelmeni ustalili klasyczny i znany niemalże każdemu zainteresowanemu zjawiskiem UFO przebieg hipnozy. Wymyślili też doskonałe remedium na wszystkie związane z nim niejasności – hipnozę. W kwestii szczegółów związanych z udziałem dwójki istnieje wiele niejasności. Mówiąc krótko, wiele wersji dotyczących ich roli zdaje się być sfabrykowanych i skrywają one ich prawdziwe motywy, które sądząc po ich zawodowej przeszłości, mogą wiązać się z pewnymi sekcjami rządowych czy wojskowych agencji. W 1973 roku Kehoe opublikował książkę pod tytułem Aliens from Space, w której przywołuje historię o dwóch panach, którzy przy pewnej okazji wsparli NIKAP. Mimo to w książce Johna Fullera, poświęconej przypadkowi Hillów, wyłania się już inna historia. Hoffman i Jackson są przedstawieni jako niezależni badacze, którzy byli zainteresowani przypadkiem uprowadzenia, gdyż mieli zamiar zaprezentować go swemu wydawcy. Gdy Valeh w 1979 roku opublikował swą książkę pod tytułem Messengers of Deception, oświadczył, że Kehoe chwalił się, że zmusił rząd amerykański do opublikowania pewnych materiałów. Mimo to był on kukiełką, za której sznurki pociągał Wydział CIA do spraw wojny psychologicznej. Zarówno NIKAP, jak i inne organizacje brali udział w jednej grze, która kontrolowana była przez agencje rządowe. Jasne jest, że książka Valeh'ego nie stała się bestsellerem wśród badaczy UFO i bardzo niewiele zmieniło się w świadomości zarówno ich, jak i też wielu osób zainteresowanych zjawiskiem od czasu jej opublikowania, choć niewątpliwie zdanie jej autora zaczęło liczyć się coraz bardziej. NIKAP nie był wyjątkiem. Pierwszy przewodniczący KAFOS-u, Sherm Larson, był funkcjonariuszem kontrwywiadu. Co zatem oznaczał ów typ infiltracji? Jak twierdzi Todd Zechel, który bacznie przyglądał się pracy NIKAP-u, wniosek jest bardzo jasno widoczny. Podobnie jak zaangażowanie służb w budowanie współczesnego wyobrażenia o UFO. Autor Philip Coppens. Tłumaczenie Infra. Czytał Hubert Chłopicki.
Przez długi czas było oczywiste, iż rząd Stanów Zjednoczonych na temat zjawiska UFO wie więcej niż ujawnia. Co więcej, rząd przeniknął w głąb co najmniej jednej organizacji badającej zjawisko UFO, NICAP, co miało miejsce w latach 50. Prawdopodobnie zinfiltrowali również inne zespoły badawcze. Musimy więc być gotowi na ewentualność, iż niektóre osoby czy też grupy badawcze bądź publikacje nie są tym, czym wydają się być. Oczywiście swoje robi również zamieszanie wywoływane przez pojedynczych mistyfikatorów. Zaangażowanie rządu USA w sprawy UFO sięga do roku 1947. 21 czerwca tego roku wyławiacz drewna i ochotnik z Harbor Patrol Association, Harold Dahl, doniósł, że razem ze swoim synem w towarzystwie psa i dwóch współpracowników pracował na swojej łodzi niedaleko Maury Island w Puget Sound w stanie Waszyngton w USA, gdy w pewnym momencie ujrzał przelatujący nieopodal sześć metalicznych przedmiotów w kształcie pączka. Wydawało się, że jeden z obiektów miał awarię i wyrzucał jakiś rodzaj metalicznego żużlu, który, jak twierdzi Dahl, zranił jego syna i zabił psa. Dahl miał rzekomo zebrać pewną ilość tego żużlu. Opisał wszystko Fredowi Chrismanowi, który według Dahla miał być jego przełożonym. Wydawca jednego z czasopism, Ray Palmer, wysłał Kenneta Arnolda, człowieka, który dokonał sławetnej obserwacji UFO trzy dni później, w celu zbadania sprawy. Wówczas poziom dziwności przekroczył wszelkie oczekiwania. Chrisman bowiem okazał się być byłym członkiem OSS i późniejszym agentem następczyni tej organizacji CIA. Adwokat z Nowego Orleanu, Jim Garrison, podejrzewał go nawet o uwikłanie w zabójstwo prezydenta Kennedy'ego. Wydaje się również, że miał pewne powiązania z tajemniczym Clayem Shawem. O celu swojego lotu Arnold poinformował swoją żonę. Nie wypełnił również planu lotu, gdy jednak pojawił się w mieście Tacoma. Ktoś wcześniej zarezerwował dla niego pokój w hotelu. Informacja wyciekła dalej, co wskazywało, że w jego pokoju mógł zostać założony podsłuch. Dwóch oficerów armii USA, wysłanych w celu zbadania sprawy, zginęło, gdy ich samolot B-25 rozbił się w trakcie lotu powrotnego do Kalifornii. Prawdopodobnie był to wypadek. Arnold twierdził jednak, że ktoś majstrował przy jego samolocie, a człowiek, który napisał jego obserwacji, Paul Lance, zmarł w tajemniczych okolicznościach w sierpniu tego roku. Żużel przekazany oficerom śledczym, który okazał się być zwykłym żużlem z odlewni, nie mógł być tym samym materiałem, jaki zebrał Harold Dahl. Całe wydarzenie otacza mgła tajemniczego zaangażowania rządu w tą sprawę. Wszystko wygląda, jak gdyby zostało zorganizowane w jakimś dziwnym celu. Dużo już pisano o magicznych aspektach sprawy Roswell. Wystarczy, że wspomnę, że pomiędzy Roswell a koroną wydarzyło się coś bardzo dziwnego i że nie był to na pewno balon meteorologiczny czy też balon projektu Mogul. Wypadek prawdopodobnie wydarzył się 4 lipca, w dniu wybranym przez założycieli USA, wśród których było wielu masonów, jako datę podpisania deklaracji niepodległości. 7 plus 4 daje 11. A 7 do 11 to stosunek wysokości Wielkiej Piramidy w Gizie do każdej z jej podstaw. 3 razy 11 daje 33, a więc liczbę czczoną przez masonów i liczbę kręgów w ludzkim kręgosłupie. Wydarzenie zaś miało miejsce w obrębie 33 równoleżnika. Patrząc na to w ten sposób, Roswell staje się tak samo niejasny jak Maury Island. Zaś rząd USA wydaje się nie tylko dokonywać dezinformacji, ale prawdopodobnie brać udział w całym wydarzeniu. W 1986 roku Vicki Ecker i Sherry Stark założyli w Kalifornii magazyn UFO Magazine. Obecnie pismo jest wydawane przez Williama Byrnesa, a jego żona Nancy jest szefową wydawnictwa. Towarzyszą jej Ecker i Stark oraz mąż pani Ecker, Don. Chciałbym podkreślić, że nie ma żadnego dowodu na to, że czasopismo jest czymkolwiek innym niż wydaje się być, zaś państwo Eckers, Stark i Byrnes są ludźmi wiarygodnymi. Istnieją jednak pewne dziwne aspekty ich działalności. W 1991 roku Milton William Cooper opublikował swoją konspiracyjną książkę Behold a Pale Horse. W książce Cooper stwierdził, że pismo UFO Magazine było finansowane przez rząd i stanowiło maszynę do dezinformacji. Twierdził również, że Vicki Ecker była wcześniej księgową agencji towarzyskiej oraz że jej wujek był adwokatem, który przekonał Sirhan do przyznania się do winy i uniknięcia próby wyciągnięcia na światło dzienne prawdy o zabójstwie Roberta Kennedy'ego, a także że Don Ecker skłamał na temat swojej kariery jako policjanta.
Należy pamiętać, że Vicky Ecker nie odpowiada za swojego wujka i że nie istnieją żadne dowody na poparcie twierdzeń Coopera. Dlaczego jednak Eckerowie nie pozwali Coopera lub jego wydawcy do sądu, bądź nie zmusili wydawcy do odcięcia się od tych oskarżeń? Pod koniec 1992 lub na początku 1993 roku miałem swoje własne, cokolwiek dziwne, zetknięcie z Eckerami. Napisałem wcześniej o swoich wielokrotnych, tajnych spotkaniach z byłymi członkami do spraw odzyskiwania pojazdów UFO w siłach powietrznych USA. Napisałem do wydawcy UFO Magazine list, w którym podsumowałem moje doświadczenia i nawet załączyłem kopię dokumentu wojskowego jako dowód na prawdziwość niektórych moich stwierdzeń. Eckerowie jednak nie tylko nie opublikowali mojego listu, ale zadzwonili do mnie i przeprowadzili telefonicznie przesłuchanie na odległość. Powiedzieli, że nie opublikowali mojego listu, ponieważ nie dostarczyłem żadnych dowodów. Od kiedy jednak listy od wydawcy wymagają dostarczania dowodu? Jak czytelnik pamięta, załączyłem nawet takowy dowód. Jeśli Eckerowie naprawdę byli agentami zajmującymi się dezinformacją, to właśnie w taki sposób się zachowali. Równie dobrze może istnieć jednak i inne wytłumaczenie. Muszę też podkreślić, że czasopismo opublikowało wiele doskonałych artykułów autorstwa szanowanych badaczy. William Byrnes wraz z porucznikiem pułkownikiem Philipem Corso był również współautorem książki The Day After Roswell. Corso, który służył w armii od 23 lutego 1942 do 1 marca 1963, twierdził, że pod Roswell rozbił się obcy pojazd i że on, pod nadzorem pułkownika generała Artura Trudeau, odzyskał fragmenty pojazdu i wysłał je do różnych badaczy, którzy użyli ich do wsparcia rozwoju takich technologii jak optyka światłowodowa, kevlar, lasery i mikroukłady. Uznani badacze Kevin Randall i Stanton Friedman byli sceptyczni wobec twierdzeń Corso i mieli do tego powody. Po pierwsze, lasery, optyka światłowodowa i semikonduktory były oparte na wielu latach badań na polu mechaniki kwantowej. Przez wiele lat obserwowaliśmy również, że ktoś, kto ujawniał tajemnice, które elity wolałyby ukryć przed społeczeństwem, po jakimś czasie umierał w tajemniczych okolicznościach, zwykle w wyniku samobójstwa. Corso jednak, człowiek w dość zaawansowanym wieku, żył jeszcze długo po wydaniu książki i umarł najwidoczniej z przyczyn naturalnych. W tym momencie dochodzimy do dziwnego przypadku Roberta Lazara, który twierdził, że w 1988 i 89 roku pracował jako fizyk w miejscu, które nazwał S4 lub Sektor 4 w Groom Lake w stanie Nevada, niedaleko strefy 51. Powiedział on George'owi Neppowi, reporterowi nadającej w Las Vegas telewizji KLAS, że pracował nad inżynierią systemów impulsowych pozaziemskiego pojazdu odzyskanego przez rząd, który to pojazd prawdopodobnie był pilotowany przez szaraków z systemu gwiezdnego Zeta Reticuli. Pokazał on Neppowi W-2 z Departamentu Wywiadu Marynarki Wojennej. Problem stanowi fakt, iż obecnie wydział ten nazywa się Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej. Kolejny fakt to to, że Lazar wiele lat po udzieleniu tego wywiadu nie popełnił samobójstwa, ani też nie zginął w wypadku, mimo iż przecież opisał wiele nietkniętych pojazdów. Jakim cudem tak wiele pojazdów mogło pozostać zniszczonych i nietkniętych? Stanton Friedman, uznany badacz, podobnie jak Knapp, odkrył, że Lazar, który twierdzi, że posiada tytuły naukowe z fizyki w Caltech i MIT, nie widnieje na żadnej liście uczniów, ani też w rocznikach statystycznych, i nie jest w stanie przypomnieć sobie nazwiska któregokolwiek z nauczycieli. Jego jedyną edukację poza szkołą średnią stanowiły tylko jakieś kursy elektroniki w Pierce Junior College, a jak ustalił Friedman, Lazar uczęszczał na te kursy właśnie w czasie, w którym rzekomo miał studiować w MIT. Lazar twierdzi również, że pracował w państwowym laboratorium w Los Alamos. Friedman ustalił jednak, że był on tylko pracownikiem prywatnego kontrahenta, Kirka Mayera. Mówiąc delikatnie, jest zbyt wiele niekonsekwencji, by uznać historię Lazara za wiarygodną. Zauważalne jest również podobieństwo między jego stwierdzeniami a stwierdzeniami pułkownika Corso. I tu dochodzimy do ciekawej sagi Majestic 12. W 1984 roku rolka filmu zawierająca dokumenty rządowe opisujące zorganizowanie w 1947 roku przez prezydenta Trumana grupy badającej zjawisko UFO i nadzorowanie przez 12 mężczyzn została wysłana do badacza UFO Jamesa Shandera.
Wszyscy ludzie wymienieni w dokumentach byli naukowcami, wojskowymi oraz przedstawicielami wywiadu i byli to dokładnie ci ludzie, którzy mogliby wziąć na swoje barki taki wysiłek. Biorąc pod uwagę znane zainteresowanie rządu USA zjawiskiem UFO i obsesję na punkcie ukrywania tego przed społeczeństwem, jest całkiem prawdopodobne, że coś takiego jak MJ-12 naprawdę istniało. W tym miejscu jednak zaczynają się problemy. Shandera w tym samym czasie blisko współpracował z innym badaczem UFO, Williamem Moorem. W międzyczasie inny badacz, Paul Benowitz, rzekomo sfotografował UFO niedaleko obszaru nuklearnego Sandia w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Richard Doty, agent Biura Śledztw Specjalnych Marynarki Wojennej, zaczął, i nawet później się do tego przyznał, prowadzić dezinformację Benowitza, na końcu wpędzając go w taki stres i strach, że Benowitz dostał załamania nerwowego. William Moore powiedział później, że kolaborował z Dottym w tym procederze, mając nadzieję na zdobycie jego zaufania i uzyskanie jakichś prawdziwych informacji. Cóż, historia grubymi nićmi szyta. Jeszcze bardziej niewiarygodne są twierdzenia Dottiego, że należał do grupy wojskowej zwanej Ptaszarnią, która próbowała ujawnić społeczeństwu tajne informacje związane z UFO. Skoro tak, to dlaczego Dotty dezinformował Benowitza? I w jaki sposób on, a także Corso i Lazar, uniknął losu czekającego każdego, kto za dużo mówi? Co więcej, rolka filmu, którą otrzymał Shandera, została wysłana z Albuquerque, gdzie Dotty w tym czasie stacjonował. Timothy S. Cooper twierdził, że w latach 90. paczki z dokumentami MJ-12 znalazły się w jego zamkniętej na kluczyk skrzynce pocztowej, pozbawionej jakichkolwiek stempli. Robert Hastings, powszechnie uznawany badacz, wskazał na wirtualną niemożliwość wystąpienia takiej sytuacji. Cooper przekazał dokumenty Robertowi i Ryanowi Woodowi. Byłem dwukrotnie kamerzystą Ryana w lokalnym programie telewizyjnym i osobiście za nim nie przepadam. Niemniej jestem jednak przekonany co do jego uczciwości i kompetencji. On i jego ojciec udostępnili dokumenty sądowemu egzaminatorowi dokumentów, który stwierdził, że wydają się one autentyczne. Wówczas Moore i Shandera stwierdzili, że w 1985 roku odnaleźli w Archiwum Narodowym inny dokument MJ-12. Był on jednak pozbawiony numeru katalogowego archiwum, co oznacza, że został tu wniesiony przez kogoś z zewnątrz. Jakby mało było złożoności i skomplikowania całej sprawy, dokumenty MJ-12 stanowią, że Truman i Eisenhower byli informowani przez członków MJ-12 i faktem jest, że obydwaj mężczyźni byli informowani przez urzędników wymienionych w dokumentach lub we wskazanych dniach, a generał Nathan Twining napisał tajne memorandum na dzień przed jednym z takich spotkań, pisząc, że wierzy, że UFO naprawdę istnieje. Prominentny kanadyjski badacz Wilbert Smith powiedział, że wie, iż Vannevar Bush, domniemany członek MJ-12, faktycznie przewodniczył badaniom nad UFO prowadzonym dla Rządowego Forum Badań i Rozwoju. Gorące debaty wśród ufologów mają miejsce po dziś dzień, włączając w to ezoteryczne elementy, jak na przykład sposób, w jaki daty były zamieszczane na rządowych dokumentach w różnych okresach czasu. Łatwo zauważyć, dlaczego kompetentni badacze tacy jak Stanton Friedman i Robert i Ryan Woodowie wierzą, że dokumenty mogą być autentyczne i dlaczego tak samo uznawani i zdolni ludzie jak Robert Hastings są bardziej sceptyczni. Prawdopodobnie widzimy tutaj mieszankę prawdy i dezinformacji, obliczoną na wywołanie podejrzeń i niezgody, by nie powiedzieć totalnego zakłopotania wśród badaczy. Wszystkie wymienione powyżej zagadnienia wydają się tworzyć pewien wzór, zaś jedyną lekcją, jaką możemy bezpiecznie wyciągnąć z tego, to, że do wszystkiego należy podchodzić z rezerwą. William B. Stoker, tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Była to pierwsza część audycji Paranormalium poświęconej dezinformacji. Dziś opowiedzieliśmy o dezinformacji w ufologii. W części drugiej, którą opublikujemy za tydzień, poruszymy kwestię dezinformacji w innych dziedzinach. Za uwagę dziękuję Ivelios i Hubert Chłopicki.